Po raz 10 odbył się mikołajkowy turniej karate dla dzieci. Wzięło w nim udział 146 najmłodszych zawodników z 5 klubów karate z Leszna i okolic. W 52 kategoriach startowały dzieci z roczników 2005 oraz młodsze. Zawodnicy prezentowali się indywidualnie w walkach między sobą lub z fantomem. Oceniane były m.in. zaangażowanie, pozycja, technika rąk i nóg oraz skupienie. Organizujemy turniej po raz 10, jak Pani wspomniała. Jest to turniej dla dzieci do 12 roku życia, także bardzo dużo z tych dzieci w ogóle zaczyna i to jest ich pierwszy turniej, także bardzo nas cieszy frekwencja. Pomysłodawcą turnieju jest Maurycy Wawrzyniak, który chciał stworzyć zawody, podczas których młodzi zawodnicy mogą zaprezentować się szerszej publiczności po raz pierwszy. Z roku na rok konkurs cieszy się coraz większą popularnością, a podczas tegorocznej edycji sala sportowa w szkole podstawowej nr 5 pękała w szwach. Na zwycięzców czekały medale oraz dyplomy.